Sala miejska w Pilskim Invest Parku pękała dzisiaj w szwach. Wszystko za sprawą spotkania z Mirosławem Hermaszewskim, pierwszym i póki co jedynym Polakiem w kosmosie. Byłam ciekawa pana Hermaszewskiego, dla mnie jest to bohater. Bardzo ciekawy, w ogóle jest to człowiek niesamowicie pogodny, dowcipny i tym mnie bardzo ujął. Mi się bardzo podobał na przykład wykład, bardzo ciekawie było. Tak, mogę powiedzieć, że interesuję się trochę galaktyką i bardzo fajnie pan to przedstawił. Było bardzo ciekawie. Mirosław Hermaszewski opowiadał dzisiaj o swojej długiej drodze do tego, aby znaleźć się w kosmosie. Lot misji Sojuz 30 odbył się w 1978 roku. To, co zapamiętałem, to jest taki mój, szczególna wiedza, której nie trzymam dla siebie, tylko się dzielę. Tak jak dzisiaj tutaj z młodzieżą, bo chodziło mi o to, żeby to nie tylko dla nich była jakaś rozrywka, ale żeby coś z tego spotkania zostało, że dążenie do celu, nawet najtrudniejszego, jest możliwe. Po tym, jak niemal 60 lat temu Juri Gagarin pojawił się jako pierwszy człowiek w kosmosie oraz 50 lat po tym, jak Amerykanie wylądowali na Księżycu, ma przyjść czas na podbój Marsa. W najbliższym czasie misja Artemis, to jest misja na Księżyc. W ciągu 5 lat mniej więcej taki jest przedstawiony zakres jej realizacji. Oraz stacja Gateway, czyli orbitująca stacja wokół Księżyca. Ona będzie prawdopodobnie miejscem w czymś rodzaju naturalnej wyrzutni dla kolejnego etapu, czyli Marsa. A to z kolei przypuszczamy, że będzie dwuetapowo, najpierw lot dookoła Marsa, a lądowanie dopiero za około 30 prawdopodobnie lat. Dzisiejsze wydarzenie kończy pilskie obchody stulecia UAM-u. Z przeszłości w przeszłość, nauka kosmos, nauka przestrzeni. Kolejne seminarium naukowo, takie popularyzatorskie, związane z zakończeniem tak naprawdę stulecia Uniwersytetu, bo to jest obecny rok, to jest stulecie Uniwersytetu i chcieliśmy właśnie tym wydarzeniem zakończyć. A zaczynamy współpracę z naszym sąsiadem, z habitatem analogowym, analogową stacją kosmiczną, z habitatem Lunares. Po wystąpieniu Mirosława Hermaszewskiego odbył się okolicznościowy wykład oraz koncert. Artur Maras, Telewizja Asta.